Heniu, ponad 2 lata temu, 22 lipca 2017 roku, dostał wstrząsu anafilaktycznego poprzez urządlenie przez pszczoły. W zasadzie to od tego momentu się takie coś zrobiło, że w wyniku wstrząsu doszło do niedokrwienia, niedotlenienia mózgu. Heniu był ponad 5 miesięcy w szpitalu. Praktycznie leżał przez cały czas. Tam miał jakąś taką lekką rehabilitację, ale to tylko dlatego, żeby jakoś tam można było go przenieść, żeby nie był taki. Praktycznie cały czas był leżący. Później przez miesiąc czasu był w Toruniu, ale to jest też tylko leżenie. Tam nie było zbyt dużej ilości tej rehabilitacji. Wzięliśmy go do domu i my jako rodzina opiekujemy się cały czas nim. Dowiedzieliśmy się tutaj późno, bo pod koniec 2018 roku o Centrum Rehabilitacji Normal w Koszalinie, niby niedaleko, ale i od razu zapisaliśmy się na taki turnus dwutygodniowy, bo nie wiedzieliśmy, czy Heniu dobrze zniesie tą rehabilitację taką bardziej intensywną, bo 5 godzin dziennie szkolnych, no to jednak jest troszeczkę tej rehabilitacji, ale fajnie sobie poradził. I postanowiliśmy od razu zapisać się na następny turnus, co jesteśmy teraz właśnie na tym miesięcznym turnusie. Myślę, że Heniu sobie doskonale akurat daje radę z tymi ćwiczeniami, które ma. Tu ma 6 godzin lekcyjnych z różnymi fizjoterapeutami. Praktycznie jego całe ciało jest wyćwiczone przez ten czas. Kontakt z Heniem jest taki, no, patrzy, śmieje się, ogląda telewizję, bierze czynny udział przez różne takie też emocje, bo i płacze, jak są różne sytuacje, ale jeszcze takiego bezpośredniego, żebyśmy mogli z nim porozmawiać, czy coś do niego powiedzieć, to jeszcze troszeczkę musimy poczekać. I no, dzięki tym rehabilitacjom tak intensywnym, co tutaj mamy, no to myślę, że no, jest na pewno lepiej. Z każdą chwilą jest lepiej, ale no, jednak dużo czasu jeszcze potrzeba, zanim to musi troszeczkę to potrwać, zanim dojdzie do siebie. Wszędzie mówili, że Heniek, no ciężko, żeby doszedł do siebie w jakikolwiek sposób. W tej chwili widać, że siedzi, tak? Widzi, siedzi, rozgląda się. Mówię, jak się kawał opowiada, to i się śmieje. Wczoraj na trampolinie skakaliśmy, także fajnie tak reaguje pozytywnie tutaj na... Zresztą to środowisko mu też odpowiada, bo są ludzie z podobnymi chorobami, tak? I on też tak się czuje, widzi jak tego. Na pewno wczoraj, na przykład dzisiaj pani jedna odjeżdżała, to taki był wzruszony tym, popłakał się nawet, jak pani wie się odjeżdżała dzisiaj rano. Także wzrusza się i tak, no, myślę, że idzie ku dobremu powoli. Tutaj naprawdę jest dużo, tu jest taka przyjemna atmosfera, wszyscy są życzliwi, fajnie się do siebie zwracają i w ogóle, no jakoś tutaj się człowiek czuje jak w domu. Także zalecam, polecam. My też, żeby Heniowi pozwolić, żeby mógł tutaj być, to też zrobimy zbiórki publiczne różne. Także teraz 5 października mamy bieg dla Henia w Obłężu nad jeziorem. Będę się starała, nie wiem, czy mi się uda wypożyczyć wózek, żeby Heniek też biegł, no zobaczymy, ale na pewno będą ludzie biegli na rzecz tutaj, żebyśmy mogli następny turnus. Jeszcze następny turnus już mamy też zaklepany, także przyjedziemy